Słyszę, że tutaj gdzieś również na terenie pojawił się i jest pan Grzegorz Napieralski. O, jest tutaj właśnie. Panie senatorze, zapraszamy. Proszę państwa, zobaczcie, ile mamy dzisiaj osób. Ile można zadać pytań, a myślę, że mieszkańcy naszej gminy mają takie pytania. Wielu znamienitych gości, proszę państwa, z nami. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządów. Tych, z którymi na co dzień współpracujemy i tych, z którymi od lat gmina Dobra jest zaprzyjaźniona. Proszę państwa, jesteśmy w powiecie polickim. Bardzo gorąco witam i zapraszam naszego starostę, Andrzeja Bednarka. Andrzeju, prosimy cię tutaj do nas. Jest z nami również przewodniczący Rady Powiatu, pan Cezary Arciszewski. Serdecznie witamy i zapraszamy. Gminę Police reprezentuje zastępca burmistrza, pan Maciej Greinert. Panie Macieju, zapraszamy. Proszę państwa, po raz pierwszy z trochę dalszego samorządu witamy pana burmistrza Płotów. Panie burmistrzu, zapraszamy do nas pan Radosław Mackiewicz. Jest z nami, przyjechał specjalnie do Dobrej, proszę państwa. Jechał przez granicę, wiedział, że są dożynki, a ponieważ mamy bardzo blisko, skręcił i przyjechał również do nas na naszą imprezę. Witamy bardzo serdecznie. Wiemy również, że jest wśród nas dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, pan Jan Sławczyński. Panie Janie, zapraszamy również do nas. Komendanta Powiatowego Policji w Policach, pana Mariusza Bajora, ale słyszałam, że chyba nie mógł dojechać, ale za to jest komendant naszego posterunku w Mierzynie, pan Andrzej Przysiężny. Zapraszamy, panie Andrzeju. Szanowni państwo, jest również z nami przedstawiciel samorządu gminy Kołbaskowo, radny gminy Kołbaskowo, pan Zbigniew Szczuplak. Zapraszamy serdecznie, panie Zbyszku. Pani wójt, pani Małgorzata Szwarc przysłała list gratulacyjny, ponieważ obowiązki nie pozwoliły jej przyjechać, dlatego też kazała przekazać wszystkim państwu tutaj dzisiaj zgromadzonym najserdeczniejsze życzenia i życzy dobrej zabawy. Proszę państwa, wśród samorządowców jest również nasza koleżanka, sekretarz miasta Kołobrzeg, przepraszam bardzo, pani Ewa Pawłowska, zapraszamy. Proszę państwa, pani Ewa Pawłowska w tamtym roku była jako sekretarz Cedyni, dzisiaj jest jako sekretarz miasta Kołobrzeg. Witamy cię, koleżanko. Proszę państwa, współpracujemy z wieloma samorządami i bardzo się cieszymy, że jesteście państwo z nami. Są również na naszym terenie przedstawiciele wojska, którzy dzisiaj również obchodzą swoje święto. Zapraszamy przedstawiciela wojska do nas, już widzę, że zmierza w naszym kierunku, ale oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia właśnie żołnierzom w dniu ich święta. Wiemy, że dużo właśnie przedstawicieli służb mundurowych jest dzisiaj na swoim święcie i nie wszyscy zaproszeni mogli dzisiaj tutaj przybyć, ale w imieniu państwa składam właśnie wojsku w dniu ich święta wszystkiego najlepszego i najlepsze życzenia. Są również z nami przedstawiciele straży gminnych i miejskich, przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, których serdecznie witamy. Przedstawiciele Straży Granicznej, przedstawiciele Nadleśnictwa, radnych powiatu polickiego i oczywiście radnych gminy Dobra. Serdecznie witamy. Jest również z nami zaprzyjaźniony samorząd z gmin niemieckich. Przedstawicielem tego samorządu jest pani Katarzyna Siąkajło-Jurys, gmina Blankenzeje. Witamy serdecznie, przepraszam za pomyłki w nazwisku. Kiedyś przedstawiciel gminy Dobra, dzisiaj przedstawiciel gminy Blankenzeje. No zobaczcie państwo, jak fajnie się przemieszczamy. Szanowni państwo, witamy dyrektorów szkół, pracowników oświaty. Nie wiem, czy dotarł nasz proboszcz, już raz powiedziałam w kościele, był to wikary, powiedziałam proboszcz, ale teraz właśnie, jeżeli jest proboszcz, to serdecznie witam naszego proboszcza i wszystkich przedstawicieli duchowieństwa. Witam przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie gminy i przede wszystkim was państwo, przedstawiciele mediów. Dziękujemy, że znaleźliście państwo czas, żeby być z nami, żeby przekazać relacje z naszej imprezy.
Ale szanowni państwo, szczególnie serdecznie witamy wszystkich państwa, zarówno mieszkańców gminy Dobra, jak i też gości, którzy dzisiaj przyjechali, żeby tutaj z nami świętować. Proszę państwa, pogoda dzisiaj jest wyśmienita. Nie jest gorąco, lekki wiaterek. Można się bawić, można do samego wieczora odpoczywać i świętować to nasze doroczne święto, jakimi są dożynki różane. Dziękujemy, że jesteście państwo z nami. Życzymy udanej zabawy. Zapraszamy do naszych stoisk. Tam sołectwa prezentują to, co u nich najpiękniejsze i najładniejsze. I cóż, pani wójt, dożynki różane 2019 uważamy za otwarte. Za otwarte. Proszę państwa, chciałam tylko jeszcze podać jedną wiadomość, że po raz pierwszy sołectwo Bezrzecze, nie tylko dla swoich mieszkańców, ale dla wszystkich, którzy przyjdą odwiedzić ich sołectwo, upiekli piękny chleb. I tutaj ten chleb jest właśnie prezentowany, żeby tego chleba nie zabrakło w Bezrzeczu, a przede wszystkim w gminie Dobra. Gminie Dobra. Uważamy dożynki za otwarte, ale proszę państwa, są tutaj z nami goście, więc jeżeli ktokolwiek chciałby zabrać głos, to oczywiście zapraszamy serdecznie, bo przecież przyjechaliście do naszych mieszkańców, nie do nas. Zapraszamy serdecznie. Szanowni państwo, pan Andrzej Bednarek, starosta powiatu polickiego. Bardzo mi miło i dziękujemy bardzo przede wszystkim za zaproszenie. I to, co właściwie chciałbym powiedzieć, mówię w imieniu wszystkich przedstawicieli samorządów, instytucji powiatowych, jak również służb mundurowych, jeśli państwo pozwolicie od tej strony. No cóż powiedzieć, dziś to piękny dzień dla powiatu polickiego w tym znaczeniu, że nie mówimy o drogach, bo jak mówimy o drogach, to zawsze jest trudno. A kiedy mówimy o dożynkach, że jest tak pięknie, że jest tak dobrze, to my jesteśmy po to, żeby tak naprawdę pokłonić się państwu, powiedzieć, że za każdym razem cieszymy się, jesteśmy dumni, że mamy takiego partnera samorządowego i niezmiennie dziękujemy wszystkim radnym i pani wójt z całą administracją za to, że jesteśmy prawdziwymi partnerami samorządowymi nie tylko w tych dobrych chwilach, ale czasami w tych trudnych. I bardzo dziękujemy, a jako dowód tego, co chyba jest najpiękniejsze w świecie kwiatów, ale również, co jest charakterystyczne dla gminy Dobra, proszę przyjąć te kilka pięknych róż jako podziękowanie. Życzymy państwu dobrej zabawy i oby wszystkie drogi powiatowe jak najszybciej były zbudowane. Dziękuję. Panie starosto, miło usłyszeć te słowa i przede wszystkim my chyba się cieszymy, że mieszkamy w takim powiecie, w powiecie polickim. Jest nas mało, 4 gminy, ale naprawdę możemy się dogadać. Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, widzę tutaj również, że pan europoseł, pana Bartosz Arłukowicz, przepraszam bardzo, chce również skierować kilka słów do państwa. Szanowni państwo, w imieniu wszystkich posłów i senatorów, którzy tutaj jesteśmy, chcieliśmy was bardzo serdecznie pozdrowić, pogratulować miejsca, w którym mieszkacie. Chcemy powiedzieć jasno, Szczecin wam zazdrości tego, pani wójt, tych pięknych terenów i nie będę zajmował państwu czasu. Ruszamy do was, tam możemy sobie porozmawiać w kuluarach. Dziękujemy za zaproszenie, wszystkiego dobrego. W imieniu rolników, radna gminy Dobra, pani Władysława Gruszczyńska. Witam państwa bardzo serdecznie. Drodzy państwo, to co rolnik wyprodukował jest w tej postaci pięknego chleba. Ten chleb przekazuje na ręce naszego gospodarza gminy Dobra, na pani ręce, pani wójt Teresy Dera. I mam nadzieję, zresztą wierzę to, nie mam nadziei, a wierzę w to, że ten chleb będzie podzielony bardzo sprawiedliwie i każdemu starczy chociaż po kawałeczku. Drodzy państwo, w tym roku żniwa były bardzo ciężkie, trudne, była wielka susza, ale chleby mamy za to dorodne. Pani wójt, na pani ręce przekazuję. Proszę państwa, idziemy do państwa, będziemy właśnie tym chlebem dzielić, a pan sołtys idzie na swoje stoisko do Bezrzecza, gdzie również zaprasza wszystkich na piękny chleb, smaczny przede wszystkim, nie tyle piękny, co smaczny. Udanej zabawy. Wszystkiego dobrego.